Grigri 2, Grigri Plus i najnowszy w rodzinie przyrząd Grigri, czyli powrót do starego nazewnictwa. Dla przypomnienia trochę historii. W roku 91 pojawia się na rynku pierwszy z produktów rodziny Grigri, sygnowany marką Petzla. Przyrząd zdecydowanie innej budowy i wyglądu niż ten, nieco większy, nieco cięższy. Natomiast wchodzi on przebojem na rynek, staje się najpopularniejszym przyrządem ze wspomaganym hamowaniem. Z czym? Ze wspomaganym hamowaniem. Funkcjonująca obiegowo nazwa, iż jest to przyrząd automatyczny, jest generalnie nazwą błędną, dlatego że przyrząd ten nie wykonuje za nas żadnej dodatkowej pracy. To my, asekurując w sposób poprawny, zgodny z instrukcją, nabywając doświadczenia w użytkowaniu tego przyrządu, jesteśmy w stanie wykorzystywać jego zalety. Najważniejsze różnice pomiędzy dwoma aktualnie najpopularniejszymi modelami Grigri, Grigri 2 oraz Grigri Plus. Poza datą wprowadzenia na rynek, Grigri 2 pojawiło się na rynku w 2011 roku, Grigri Plus w roku 2017, mamy tu kilka zasadniczych różnic dotyczących zarówno budowy, jak i użytkowania tego urządzenia. Jeżeli przyjrzymy się temu, co znajduje się w środku, zarówno w Grigri 2, jak i w Grigri Plus, na pierwszy rzut oka widać już poprawioną konstrukcję w tym miejscu, w przypadku Grigri Plus. Jeżeli chodzi o Grigri 2, wygląda to w sposób następujący. To, co tutaj zmieniono, jest to zmiana na korzyść. Dodano element, który uniemożliwia wyskoczenie liny poza obrys tego urządzenia w trakcie, kiedy ta krzywka jest podniesiona do góry. Zdarzało się to niejednokrotnie przy podchodzeniu na tym przyrządzie, czy niekiedy przy wybieraniu liny, że potrafiła lina w to miejsce nam tutaj zeskoczyć. W nowym modelu, czyli w Grigri Plus, już mamy tą część poprawioną. Pojawił się tutaj taki bloczek dodany z tego materiału konstrukcyjnego, który uniemożliwia w trakcie użytkowania tego urządzenia fakt tego, żeby nam ta lina tutaj wyskoczyła, ponieważ cały czas jest kontrolowany przebieg tej liny. Kolejną różnicą, którą jesteśmy w stanie tutaj dosyć łatwo znaleźć i odszukać, jest wprowadzenie wzmocnionej części. Mamy tutaj taką stalową płytkę, która ma zwiększyć żywotność tarcia, żywotność tego przyrządu, a tak naprawdę jest to materiał bardziej odporny na tarcie. W związku z tym użytkowanie tego Grigri, gdzie w tym ze względu na zastosowany lekki materiał pochodną aluminium, mamy szybsze wycieranie się. Tutaj przez zastosowanie materiału trwalszego to wycieranie będzie postępowało wolniej. Jeżeli obrócimy oba te przyrządy i się im przyjrzymy, widać też kolejną z różnic. W Grigri Plus wprowadzono przycisk, który umożliwia nam zmianę trybu asekuracyjnego. Element ten przełącznik, nie zmienia nam tego Grigri Plus w popularny kubek do asekuracji, natomiast ułatwia nam nieco asekurowanie z dolną asekuracją i wydawanie i wybieranie luzu. Kolejną z różnic, w moim odczuciu najważniejszą, jest wprowadzenie w Grigri Plus systemu antypanicznego. Na czym się to objawia i jak to działa? Działa to w bardzo sprytny sposób. W poprzednich modelach Grigri, kiedy przystępowaliśmy do asekuracji, szczególnie do opuszczania naszego partnera na dół, w bardzo łatwy sposób poprzez zaniedbanie, zbyt mocne pociągnięcie tej rączki w dół, dochodzi do niekontrolowanego odblokowania tego przyrządu i zjazd może się, czy to opuszczanie może się odbywać z bardzo dużą prędkością, co może skutkować poważnym wypadkiem. W Grigri Plus wprowadzono system antypanik. Działa to w sposób taki, że jeżeli podczas opuszczania będziemy chcieli w sposób gwałtowny pociągnąć za tą rączkę, rączka przeskakuje nam do pozycji zablokowanej i przyrząd uniemożliwia kontynuację takiego zjazdu, który odbywał się, czy opuszczania, które odbywało się ze zbyt dużą prędkością. Po powrocie tej rączki do pozycji wyjściowej możemy znowu przejść do opuszczania. Jeżeli chodzi o zakres lin, które zgodnie z instrukcją możemy użytkować z tym przyrządem, z tym urządzeniem, zakres podany na obudowie jest to od 8,5 do 11 mm. Strefa komfortu dla tego urządzenia, czyli to ten przedział
średni z lin, w których to urządzenie, czy z którymi to urządzenie będzie się czuło najlepiej, jest to od 8,9 mm do 10,5 mm. Jest to fajne spektrum, bo pozwala nam użytkować to urządzenie z większością dostępnych na rynku lin wspinaczkowych. Minusem tego urządzenia niewątpliwie jest fakt tego, że jak każdy pozostały model GriGri, czy to było GriGri 2, czy też najnowsze w rodzinie GriGri o nazwie GriGri, nie wprowadzono GriGri 3, wprowadzono produkt o nazwie GriGri. Każde z tych urządzeń, jeżeli się przyjrzycie, jest dedykowane czy adresowane dla osób praworęcznych. Osoba leworęczna będzie musiała się przyzwyczaić do obsługi dla niej rękami na odwrót. W związku z tym możemy to poczytać za pewien minus, czy też przejaw dyskryminacji leworęcznych, natomiast da się to spokojnie nawet dla osoby leworęcznej ogarnąć. Kolejnym z minusów, który jest wspólnym mianownikiem dla każdego rodzaju GriGri, jest fakt tego, że urządzenia ze wspomaganym hamowaniem nie umożliwiają nam w sposób bezpośredni, tak jak kubek, asekuracji dynamicznej. Tutaj, żeby w trakcie wspinaczki z dolną asekuracją móc pozwolić sobie na asekurację dynamiczną, będziemy musieli ratować się podskokiem, czyli wydaniem luzu poprzez znalezienie się nas, czyli asekuranta, przez chwileczkę w powietrzu. To umożliwi nam przejście do dynamicznej asekuracji. Sam przyrząd takiej możliwości nam nie daje. Dzisiaj korzystamy z gościnności sklepu wspinaczkowego Climbing Outlet, w którym też zasięgniemy opinii u samego właściciela, Zbyszka Sołtysa, na temat cen poszczególnych tych urządzeń. No bo jak przystało na porządny produkt, wszystko musi kosztować. Doskonale wiemy o tym, że bez metki nie ma sylwetki. Natomiast jeśli chodzi o ceny, zacznijmy może od GriGri 2, czyli teoretycznie najstarszego w tej rodzinie. GriGri 2, aktualny przedział cenowy? U nas sklepie to cena 240 zł. 240 zł za GriGri 2. Idźmy chronologicznie. GriGri Plus? GriGri Plus to niestety wydatek aż 380 zł. 380 zł. Mamy, jak już słyszeliście, kilka użytecznych różnic, więc być może warto w swoim budżecie rozważyć dopłatę tych 140 zł. To już zależy tylko i wyłącznie od waszego budżetu i waszych potrzeb i tego, czego oczekujecie od urządzenia asekuracyjnego. I najnowsze dziecko tej rodziny, GriGri? 250 zł. 250 zł. Poszło. Pierwszy klaps. GriGri. Nowe GriGri. Tu relacje sportowe, dysk, pysk, skok w bok. W dzisiejszym dniu będziemy omawiać najnowszą wersję tegoż oto przyrządu asekuracyjnego. Oddajemy głos do studia i przejmuje nas niesamowity Bartek.